Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Mój drogi słuchaczu, słowo miłości na dziś. Jesteś na moim kanale Inny Wymiar Sukcesu. Ja nazywam się Anna Antoniak, łączę rozwój z duchowością. Pomagam ludziom, żeby weszli na inny poziom życia, mentalności rozwojowej i duchowej. Mówię trochę rzeczy, to co przeżyłam. Opowiadam o Bogu, opowiadam o prawdach, które są na tym świecie. Dodaję otuchy, inspiruję, pomagam zmieniać swoje życie na lepsze. Takie jest moje zadanie, więc witam Cię serdecznie, jeżeli jesteś pierwszy raz. Moi drodzy, polecam również zapisać się na najnowszą książkę, jak uleczyć zranioną duszę. Książka, nowa strona już jest do zapisu, także zapraszam Was serdecznie. Te osoby, które się zapiszą, będą miały dodatkowe bonusy, ale nie tak jak miały tamte osoby, które była wcześniejsza strona. Także od razu mówię. Co jeszcze? Premiera będzie 4 kwietnia. Już wiem, znam datę, więc mówię. Książka jest gotowa, przygotowana. Wszystko już jest jakby w procesie. Zaraz potem będzie druga część tego właśnie i do końca marca muszę oddać do korektorki drugą właśnie część, która się nazywa Jak uleczyć zranione serce, także będą dwie części, moi drodzy. I chciałam powiedzieć też jeszcze jedną rzecz, że najpewniej pierwsza książka Jak uleczyć zranioną duszę będzie również po ukraińsku. 2 dni temu przyszło do mnie takie właśnie słowo wewnątrz, myślę, że to od Boga, żeby zrobić to po ukraińsku, więc szukam teraz osoby, która mi to zrobi i ta książka będzie tylko w formie e-booka, a cały jakby dochód z tego zostanie przekazany na pomoc osobom na Ukrainie i wspieraniu po prostu osób, które tego potrzebują, więc no, szukam teraz osoby, która jakby mi to przetłumaczy. Jeżeli macie kogoś, słuchacie mnie teraz, macie kogoś, możecie polecić, ktoś by chciał się tego jakby podjąć, to dajcie proszę znać. A więc to taki w skrócie rzeczy, dzisiaj chciałam powiedzieć, kto zabiera Ci wiarę i siłę? Tak nazwałam ten podcast, dlatego że zobaczcie, ostatnie 2 lata naszego życia były ogólnie trudne. I byliśmy karmieni strachem, najpierw jednym, teraz jakby 2 lata od razu potem jesteśmy karmieni drugim. I no słuchajcie, ktoś zabiera nam tą wiarę i siłę. I pytanie jest do Ciebie, czy Ty wiesz, kto zabiera Ci wiarę i siłę. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś, to polecam Ci posłuchać podcast Nie walczymy, z kim walczymy. Tak się nazywa podcast, więc kilka dni temu jakoś był dodany, więc proszę sobie przesłuchaj. Ale chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli Ty jakby może inaczej. Mówiliśmy o tym, żeby zadbać o siebie, mówiliśmy o tym, żeby zadbać o swoją rodzinę. Jeżeli tego nie zrobisz, to z każdym dniem będziesz tracić siłę do tego, żeby walczyć o lepsze jutro. I jeżeli nie pomożesz sobie, nie będziesz mógł pomóc też innym. I komu zależy na tym, żebyś nie miał wiary i nie miał siły? Oczywiście złej stronie, czyli dziadowi jednemu, szatanowi, no bo to jest sprawa duchowa i jest walka duchowa na poziomie, dokładnie to czujemy, jak bardzo strach przesiąka teraz między ludźmi, jak ludzie zaczynają być podzieleni. Nie jest to fajne. Sama miałam kilka dni takiej walki duchowej, aż w końcu jakby odpuściłam to wszystko, zostawiłam, przemodliłam i teraz wiem, że po prostu jakby muszę być wsparciem dla innych i chcę być wsparciem dla innych i chcę być wsparciem dla siebie, bo tylko tak możemy coś zrobić. I naprawdę ten czas będzie ogromnym czasem dla ludzi pokazania, kto ma jaja, kto ma wiarę, kto ma siłę, bo łatwo jest, wiecie, tłamcić człowieka i teraz pisać najgorsze rzeczy i karmić się tym. No im bardziej będziesz się karmić, tym bardziej będziesz schodził na dół, naprawdę. Więc
komu zależy na tym, żebyś ty był na dnie? Pomyśl sobie tak, komu oddajesz dzisiaj swoje życie? Czy oddajesz je Bogu, czy oddajesz je dobru, czy oddajesz je szczęściu, czy oddajesz je strachowi, lękowi i niepewności? I zaraz mi powiesz, no ale Ania, no ale jak? No przecież jest wojna i tak dalej. Tak, wiemy o tym od 2 tygodni. Ale pytanie jest, czy ty chcesz w tym uczestniczyć? Bo jeżeli chcesz w tym uczestniczyć, to będziesz się tym karmić. A jeżeli nie chcesz się w tym uczestniczyć, to zasiewaj w sobie dobro. Zasiewaj w sobie wiarę. Zasiewaj w sobie spokój i spokój w twojej rodzinie. Im więcej tego zrobisz, tym bardziej będziesz szczęśliwy. Mówiliśmy już o tym. Jak wchodzisz do samolotu, to stewardesa co mówi? Najpierw maskę nałóż sobie, tak? Jeżeli ty nie założysz sobie maski, a założysz komuś, pomożesz tej osobie tamtej, no to już sobie nie pomożesz. I kaput zrobisz, a tamte osoby będą żyły, a ty nie. Ale jeżeli założysz sobie maskę, tak? To pomożesz swoim dzieciom, pomożesz koleżance, pomożesz komuś, pomożesz tamtym i pomożesz tamtym. Jeżeli tego nie zrobisz, to nie pomożesz sobie i tym bardziej nie będziesz mógł innym pomóc, bo ty spadniesz na dno. Zobaczcie, nie żyjemy w łatwych czasach. I chciałam wam powiedzieć, uwaga, nie będą lepsze czasy. Nie będzie lepszych czasów. I to jest prawda, musisz znać prawdę. Ludzie myślą, że już się to skończy, pandemia się skończyła i teraz wojna, niech się to skończy, niech wróci wszystko do normalności. Nie wróci. Uwaga, nie wróci. Nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej, musisz to wiedzieć. Dlatego czas na przygotowanie się jest teraz. Czas na wiarę jest teraz. Czas na działanie jest teraz. Czas na to, żeby wzmocnić siebie jest teraz. Teraz masz czas, by to zrobić. I ja cię serdecznie proszę, żebyś nie poddawał się złu, żebyś nie poddawał się szatanowi, żebyś nie poddawał się ciemnościom tego świata, które krążą nad nami i starają się nas zabrać po prostu każdą twoją chwilę, każdą twoją uwagę, twoją miłość, twoją mądrość po prostu zabrać. Odłóż telefon, wyjdź na spacer, zrób coś. Proszę cię, zrób to dla siebie i dla swojej rodziny. To jest naprawdę czas, który jest czasem, żeby przełamać to i wziąć się do roboty, wziąć się w garść, zrobić coś i nie tylko mówić, że chcemy to zrobić, tylko po prostu zacząć to robić. Sama mówię też to do siebie. Także, żeby nie było, że ja jestem taka idealna. Nie. A więc działamy, moi drodzy, z wiarą, z odwagą. A pamiętajcie, czytajcie Biblię naprawdę. Każdego dnia, wieczorem, dwie kartki dziennie. Przepraszam, strony. Jedna strona, a druga strona przed zaśnięciem. Będzie to was wyciszać, uspokajać. Rozmawiajcie sobie z Bogiem na głos, jeżeli jesteście sami, idziecie na spacer. Naprawdę niesamowicie da wam to ukojenie, pomoże, da wam wyciszenie. To jest czas na wiarę, na sprawdzian dla ludzi, dla chrześcijan. Wiecie, w Biblii jest napisane, że w czasach ostatecznych będzie taki strach, że ludzie będą na ulicach po prostu padać. Więc ty w Bogu masz mieć ogromną siłę i ty masz wiedzieć, kim jesteś i kim i kogo masz przy sobie i kogo masz w sobie. Ja zostawiam cię w tym słowem na niedzielną, na niedzielny dzień, bo dzisiaj jest niedziela. Nie wiem, co się stało, ale wczoraj na YouTubie w sobotę jakoś później to zgrało się, wystąpił jakiś błąd, więc też przepraszam was za to. Na podcastach było to normalnie o 6 rano, a na YouTubie poszło później. Do zobaczenia, miejcie wspaniały dzień i do zobaczenia jutro. Hej! Oh, thank you. Witam cię, mój słuchaczu, moja słuchaczko. Dziękuję ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, oddziałują na twoje życie w sposób pozytywny i wzrastający. Napełniają cię miłością, wiarą i dają ci jakby pęd do tego,
żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam Cię, możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści, a w tym roku mamy naprawdę wiele planów, nie dość, że wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy prowadzić z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać Ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.